Tak, robię sobie cebulkę i banany do tego dałem, takie jedzenie Boże. Słuchajcie, apeluję do was wszystkich, żebyście zgłosili czyn karny popełniony przez pana Wiesława Chojnickiego. Czyn karny oszustwa, ponieważ na czym polega? On, kurwa, muszę się śmiać, jak o tym myślę. On oszukuje. On oszukuje, że żyje. On udaje wszystkich. On udaje, że jest żywy i robi wszystko, żeby go nie pochowano. Musi się zgłosić oszustwo, ponieważ on nie może, on nie jest żywy, tylko tak udaje. On udaje, że jest żywy, a przecież każdy wie, że to jest nieboszczyk. Był nekrolog, były listy pożegnalne, ogłoszenie było, że jest nieżywy. Nawet już przecież zabierali go. Wszyscy truposz przyjeżdżał. Trupiarze przyjeżdżali, żeby zabrać. On nadal upiera się, że on nie jest nieżywy, że on żyje. No to jest śmiechu warte. Musicie coś z tym zrobić, w ogóle zgłosić to do milicji, że ten człowiek całe społeczeństwo oszukuje. On naraża trupiarzy na koszt, ponieważ za każdym razem, jak przyjeżdżają, no to on się wypiera. On powie, że on nie pójdzie z nimi, że on się do trumny nie położy. No jak tak można narażać ludzi na koszty, w ogóle wyśmiewać ich? Oni robią usługę, dokonują, są w dobrej wierze, przyjeżdżają, są wołani, żeby pomóc, żeby tam zwłoki się nie rozkładały. A on tam w tym hasioku, nie dość, że o tych zbieranych rzeczy tam śmierdzi, bo tam wszystko Janek znosi z rejonów. No to Wiesiek jeszcze się rozkłada. No i jest smród podwójny. No jak tak można? Dlatego tam ludzie nie mogą wytrzymać, bo Wiesiek strasznie się upiera przy tym. Chyba wyłączę gaz. O. I tak zrobiłem. Też w każdym razie widzicie. Musicie to zgłosić. Nie może tak być, że ludzie zza światów będą rządzić tymi ludźmi, którzy żyją. Do czego to doszło? Żeby trup rządził człowiekiem żywym. No, przestańcie do. Nie dopuśćcie do tego, żeby on oszukiwał wszystkich. No. Człowiek nieżywy powinien być pochowany, a nie tak jak on.